W Borku Wielkopolskim, który mieszkańcy do tej pory pamiętali, już za niespełna pół roku niewiele zostanie. Wszystko dzięki remontowi, który jest prowadzany tutaj w sercu miasta. Tak, trzeba przyznać, że jest to inwestycja od mieszkańców od wielu lat oczekiwana. Jest to praktycznie drugi etap. Pierwszym etapem był remont samego ratusza, no ale jak się coś zaczęło, trzeba skończyć. Dlatego przeszliśmy teraz do remontu płyty na wierzchni rynku. Zmiany będą zasadnicze. Właściwie rynek zostanie w pewien sposób. Przebudowany, ale przebudowa będzie w stopniu, które nie utrudni życia mieszkańcom. Północna część pozostanie miejscem, w którym będzie można nadal pozostawiać swoje samochody i załatwić prywatne sprawy, zaś część południowa będzie częścią bardziej reprezentacyjną, ale też miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli wypoczywać. Tu nawierzchnia nie będzie tylko kamienno-betonowa. Ale również będzie dużo kruszca mineralnego. Wszystko oczywiście zarówno od strony północnej, południowej, zachodniej i wschodniej będzie otoczone dość liczną zielenią, zarówno wysoką, jak i niską, ponieważ będą nowe nasadzenia, drzewa Platany, których wysokość będzie już na starcie sięgała od 5 do 7 metrów. Początkowo planowaliśmy, że ta inwestycja będzie na lata 23-24, ze względu jednak na to, że uzyskaliśmy rządowego funduszu inwestycji lokalnej. Środki w wysokości 500 tysięcy. Początkowo inwestycja wydawało się, że będzie kosztowała około 1 274 000. Takie środki zabezpieczyliśmy. Po przetargu okazało się, że jest to kwota znacznie niższa, co też wiązało się z tym, że musieliśmy znowu badać tutaj wykonawcę pod względem tego, czy jest w stanie za te pieniądze wykonać. To inwestycja okazało się, że jest to wszystko możliwe, realne. Zgodnie z planami do końca czerwca inwestycja powinna być zakończona, chociaż wykonawca zapowiada, że będzie to zrobione znacznie wcześniej. Wszystko zależy od pogody. W tej chwili mamy jakąś dwutygodniową przerwę. Materiały były cały czas zwożone. Zmieniła się pogoda, a są już na etapie po prostu, że będą chcieli na parkingowej kłaść kostkę, ale nie chcą tego robić przy mrozie, żeby to po prostu nie miało jakichś konsekwencji dodatkowych.